Oferta 10. Giełdy Edukacyjnej skierowana była głównie do absolwentów szkół w Lutomii i Witoszowie Dolnym, Przennie, Marcinowicach, Świebodzicach i Roztoce. Organizatorem całego przedsięwzięcia było jak co roku Gimnazjum imienia Unii Europejskiej w Lutomii Dolnej, a wszystko to za sprawą działającego tam Szkolnego Ośrodka Kariery, który wyróżnia je spośród pozostałych placówek w naszym powiecie. 10 lat temu w Lutomii Dolnej został zorganizowany Szkolny Ośrodek Kariery z grantu ministerialnego i wtedy odbyła się pierwsza giełda edukacyjna. Potem Szkolny Ośrodek Kariery był finansowany i do dziś dzień przez nasz organ prowadzący, przez gminę Świdnica. I to już się stało tradycją, że co roku doradca zawodowy w naszej szkole, pani Edyta Zerka, organizuje i prowadzi taką giełdę edukacyjną. Z racji rosnącego zainteresowania tematem coraz więcej szkół zatrudnia więc profesjonalnych doradców zawodowych, którzy fachową radą i kompleksową opieką wspomagają uczniów, jak również wspierają ich w wyborze dalszej drogi kształcenia. Pracuję tutaj z młodzieżą, pomagam im dokonywać wyboru, właściwie wyrabiam im świadomość, jakie szkoły poznają, jakie szkoły wybierać, jakie dokonywać wyborów zgodnie z ich preferencjami. Jest to nasza taka perełka w szkole, jestem dumna, że mogę pracować tutaj jako szkolny doradca zawodowy. Dlatego, że wiem, że w innych szkołach nie ma takiego etatu, są może doradcy, ale nie na takich godzinach jak ja pracuję tutaj. Mam taką możliwość, żeby spotykać się z uczniami i te godziny zajęcia, warsztaty prowadzić. Podczas 10. Giełdy Edukacyjnej swoją bogatą i niezwykle różnorodną ofertę przedstawiło blisko 16 szkół ponadgimnazjalnych. Nie da się więc ukryć, że tego typu spotkania są niezwykle potrzebnym i ważnym przedsięwzięciem, a ich wagę podkreślali zarówno sami uczniowie, jak i przybyli na giełdę dyrektorzy placówek. Dla nas, czyli dla szkół ponadgimnazjalnych, jest bardzo ważne, aby w sposób najbardziej skuteczny dotrzeć z ofertą edukacyjną do młodych ludzi kończących gimnazjum. Giełda, która odbywa się w Lutomii, jest przykładem właśnie takiego spotkania, gdzie możemy porozmawiać i z rodzicami, i z uczniami, przedstawić swoją ofertę edukacyjną. Ponieważ od samego początku uczestniczymy jako zespół szkół mechanicznych właśnie w giełdach organizowanych przez gimnazjum w Lutomii, jesteśmy tutaj co roku i taka forma spotkań sprawdza się. Bardzo dużo młodzieży z tego gimnazjum przychodzi do nas do szkoły, czyli jest to chyba skuteczna forma i reklamy, i promocji, ale dotarcia z ofertą edukacyjną do młodzieży gimnazjalnej. Nikt z nas wcześniej nie ma już jako tego sprecyzowanego dokładnie kierunku, gdzie chcemy iść. A jeśli to wszystko jest zebrane w jednym miejscu i można zapytać każdego, często właśnie też absolwentów albo uczestników tych szkół, uczniów, to wtedy to wszystko bardziej się rozjaśnia i już mamy bardziej sprecyzowaną decyzję. Choć na brak zainteresowania ze strony uczniów nie można było narzekać, to wciąż z roku na rok ich liczba stale rośnie. Prezentacje szkół zakończyły się w godzinach południowych i śmiało można powiedzieć, iż zarówno jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, giełda edukacyjna w Lutomii Dolnej okazała się wielkim sukcesem.